Członkowie klubu Honda Podkarpacie zakończyli sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Z tej okazji przed Mariną Tarnobrzeg stanęło około 130 samochodów marki Honda. Klub Honda Podkarpacie utworzony został w 2003 roku. Jego członkowie spotykają się na zlotach dwa razy do roku, na rozpoczęciu i zakończeniu sezonu. Tym razem na miejsce spotkania fani motoryzacji wybrali sobie Jezioro Tarnobrzeskie. Takie zloty organizujemy tak naprawdę od wielu lat w różnych częściach Polski, znaczy Polski, tej naszej południowej Polski. Mimo że Honda Podkarpacie tak naprawdę organizujemy je na terenie naszego województwa, ale też województw ościennych, czyli na przykład organizowaliśmy takie zloty i w Krośnie, i w Tarnowie, i w Mielcu, i w Rzeszowie, więc staramy się też być, że tak powiem, wszędzie, gdzie tych miłośników motoryzacji, miłośników marki Honda jest sporo. Pogoda w tym dniu nie dopisała i znacznie ograniczyła planowany przebieg imprezy. Deszcz nie przeszkodził jednak około 130 właścicielom samochodów marki Honda, którzy pojawili się na zlocie, by pochwalić się swoimi ukochanymi autami, a miłośników Hondy ciągle przybywa. Z roku na rok coraz więcej ludzi, coraz większa, jak to się mówi, zajawka na samochody wśród młodych i starszych też uczestników i użytkowników drogi jest. Marka, wiadomo, łączy, samochody się podobają, więc czemu się nie spotykać? Ja mam od zawsze Hondy, tak naprawdę odkąd mam prawo jazdy, mam tylko Hondy. Aktualnie mam trzecią Hondę. Posiadam ją bodajże 7 lat i myślę, że jeszcze na następne 17-70 będzie ze mną. Spisuje się, nie zamieni pan na jedną markę? Nigdy. Właścicielom samochodów marki Honda spodobało się miejsce nad Tarnobrzeskim Akwenem, dlatego kolejne spotkania planują również w tym miejscu, licząc na bardziej przychylną takim zjazdom pogodę.